Nie wiem, czy wiesz, ale wczoraj powstał kanał pod nazwą Wujek Mariusz i ktoś, nawet nie wiem kto, na tym kanale wyjaśnia domowego oprawcę. Jest to kanał non-profit, kanał, na którym nie ma reklam, kanał, który nie zarabia, jest prowadzony w czynie społecznym. Tak więc wejdź na ten kanał, daj suba, oglądaj filmy, a co najważniejsze, powiedz o nim innym. A teraz przechodzimy do informacji, które otrzymałem. Ciekawe, jaki prezent przygotują dla Krzysia Misia, Jaruś, który podaje się za Jacka, i Sławuś, dla których Kondon jest żywicielem, na którym zarabiają. Za skromne nagranie i zmontowanie materiału bez wkładu na szkolną. Pewnie Jaruś podjedzie na szybko, bo jak zwykle nie ma czasu na Kondona, nagra kilka filmów kompromitujących tego psychicznie chorego grubasa i nara, a hajs z wyświetleń będzie na koncie się zgadzał. W taki sposób pewnie przebiegną urodziny od Leżyny. Krzysztof dostanie to, na co zasługuje, czyli gówno. I kolejne info. Major, chcąc nie chcąc, będzie musiał pojawić się na szkolnej i to chyba nieraz, gdyż majster Szymon pożyczył od niego 2000 zł, prosząc, aby nikomu o tym nie mówił, ale wbrew obietnicy nie oddał mu tej kasy za parę dni i przestał odbierać telefony od majora, ale od innych osób lub z nieznanych mu numerów nadal odbiera. Tak więc Wojtek czeka na rozpoczęcie wiosennych prac Szymona na szkolnej, aby tu go dopaść i odebrać te swoje 2000 zł. No ja myślę, że ten Szymon nie śpi po nocach, trzęsie portkami, boi się wojownika ninja na szczudłach i na pewno mu te pieniądze w zębach przyniesie. A serio, myślę, że niedługo Wojtuś nagra filmik, gdzie przeprasza Szymonka za niesłuszne oskarżenia.